Cześć, tymi krótkie z tej strony. Witam cię serdecznie na kanale Dolarowy Projekt. Czy w momencie publikacji swojego produktu na Amazon KDP jesteś przekonany, przekonana do tego, że nie naruszasz praw autorskich oraz znaków towarowych? Czy wiesz, gdzie i jak sprawdzać zarejestrowane znaki towarowe? Jeżeli nie, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam w tym filmie, w tym poradniku. Zobaczycie również, jak sprawdzać trademarki na rynku niemieckim, ponieważ coraz więcej osób publikuje właśnie na tym rynku ze względu na mniejszą konkurencję. Znaki towarowe z języka angielskiego trademarki. Czyli każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy, jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. I to jest właśnie cały klucz znaków towarowych. Znaki towarowe są zarejestrowane na stronach rządowych i podlegają ochronie. Jako ciekawostkę muszę Wam powiedzieć, że Tesla nie uchroniła się od pewnego błędu. i Wyobraźcie sobie, że w 2009 roku chiński przedsiębiorca zarejestrował w chińskim urządzie patentowym znak towarowy Tesla, m.in. do oznaczenia samochodów i zrobił to zarówno w chińskiej, jak i angielskiej wersji językowej. Dodatkowo posiadał on również domenę teslamotors.com.cn oraz mikrobloga o nazwie Tesla. Popularny producent samochodów Tesla dowiedział się dopiero wtedy, kiedy... Postanowił wejść na rynek chiński ze sprzedażą swoich aut elektrycznych i co się okazało Tesla początkowo podjęła próbę odkupienia praw do znaków oraz domen, kiedy jednak usłyszała ofertę w wysokości 32 milionów dolarów, podjęła próby ich unieważnienia. Biznesmen nie pozostał jednak dłużny i sam złożył pozew przeciwko Tesli, zażądał 3,9 miliona dolarów odszkodowania oraz zaprzestania używania tego znaku towarowego. I czym to się zakończyło? Spór ostatecznie zakończył się ugodą w 2014 roku. Panowie musieli się dogadać, oczywiście, na pewną kwotę i w ten sposób cały spór został zakończony, więc widzimy, że ten problem dotyka nawet największych firm na świecie. Jednak my musimy uważać na to szczególnie, żeby właśnie. Nadużycie znaków towarowych nie spowodowało zamknięcia naszego konta, na mocenie KDP. Znaki towarowe możemy wyszukać normalnie w wyszukiwarkach na poszczególnych stronach rządowych. Dla każdego kraju są to osobne strony. Tutaj podałem trzy, z których ja korzystam, czyli jest to strona w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, ponieważ często i publikuję i mówię właśnie o tym, żeby tworzyć produkty na rynek niemiecki ze względu na tą mniejszą konkurencję, a jednak jest to trzeci rynek wielkościowo na świecie, więc jest tam też bardzo duży popyt. Jednak zanim przejdziemy do wyszukiwarki znaków towarowych i pokażemy sobie konkretne przykłady na rynku amerykańskim, czy też na rynku niemieckim, to chciałbym wspomnieć jeszcze dwa zdania na temat praw autorskich, ponieważ prawa autorskie to nie są znaki towarowe. To nie jest to samo. Podstawowa różnica pomiędzy prawami autorskimi a znakami towarowymi jest taka, że znaki towarowe muszą być zarejestrowane w danym kraju, na danym rynku, żeby podlegały ochronie, a prawa autorskie, czy ochrona z tytułu praw autorskich, jest włączona w zasadzie automatycznie w momencie opublikowania danego projektu, produktu. A prawa autorskie chronią naszą twórczość nasze teksty, nasze grafiki, okładki, ilustracje. Opisy, tłumaczenia wszystko to, co tworzymy indywidualnie e, sami. Więc, w związku z czym nie możemy kopiować rzeczy bezmyślnie z internetu, ponieważ na te wszystkie rzeczy są również nałożone prawa autorskie. Chyba, że ktoś udostępnia, jest licencja e, do użytku komercyjnego, to wtedy możemy z takich rzeczy korzystać. Dlatego właśnie e, wszystkie publikacje na Creative Fabrica dotyczące Print of Demand mają. Te prawa do użytku komercyjnego. I to jest właśnie wyłączenie z tych praw autorskich, czy, przekaza czy wręcz przekazanie praw autorskich em, do użytku komercyjnego osobom trzecim. Ok, przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy, czyli sprawdźmy na rynku amerykańskim trade marki. Ok, przejdźmy do wyszukiwarki trademarków na rynku amerykańskim, ponieważ ta strona przeszła lekką modyfikację w ostatnim okresie. To też był pewien trigger do tego, żeby nagrać dla Was ten film. Przechodzimy sobie do zakładki trademarks Search or Trademark. Wybieramy tą, tą opcję i następnie Trademark Search System. W ten sposób szukamy, oczywiście wybieramy Basic, nie musimy Eksperta włączać. A tutaj zaznaczam oczywiście wszystkie znaki i na przykład piszemy sobie coloring book. I co ciekawe, jak zobaczycie tutaj, a przepraszam, to włączamy, a tutaj dead wyłączamy. W tej chwili widzimy wszystkie znaki towarowe dotyczące kolorowanek na rynku amerykańskim i zobaczcie, że są pewne frazy zastrzeżone, chociażby coloring book cafe czy the anti coloring book, the coloring book to jest dość ciekawe tak, że takie hasła są zastrzeżone, a jeszcze jest tutaj jedno bardzo takie ciekawe hasło które może być bardzo często używane w kolorowankach Big Coloring Books, ponieważ jest taka strona w Stanach Zjednoczonych to zastrzegła sobie dokładnie taką frazę, więc nie możemy w naszych kolorowankach pisać, że jest to duża kolorowanka, no jest to taki wyjątek. Oczywiście można to w bardzo prosty sposób obejść. Jeszcze jedna kwestia, którą bym chciał tutaj poruszyć, która jest tutaj widoczna. Tutaj mamy tak zwaną grupę czy kategorię znaku towarowego i tutaj jest te IC 16 czy 016, która właśnie dotyczy stricte produktów drukowanych, książek, czasopism i tym podobnych, czyli odnosi się właśnie tego, co tworzymy na Amazonie KDP i wtedy w 100% nie możemy używać takich słów kluczowych. Jednak bardzo często pojawia się pytanie, co zrobić, gdy dane słowo kluczowe jest trademarkiem, natomiast nie ma, o tak jak tutaj, decolory book, nie ma oznaczonej kategorii 016. Jest to teoretycznie dozwolone, w sensie prawnie możemy opublikować produkt z takim słowem kluczowym, jednakże jeżeli dana firma ma zarejestrowany tego typu frazę kluczową. Jako trademark, to w przyszłości oczywiście może rozszerzyć sobie zakres ochrony. No i pytanie, czy nam się chce sprawdzać, weryfikować później słowa kluczowe, czy gdzieś nie powstał kolejny trademark, czy ktoś nie rozszerzył sobie ochrony właśnie w tym zakresie. Więc ja odradzam tego typu działania. Jeżeli widzimy status live. To generalnie sobie uważam, że powinniśmy odpuścić takie słowo kluczowe, nie patrząc wtedy na kategorię, którą tutaj mamy przypisaną. Więc e, takie działanie sugeruję: to jest najbezpieczniejsze dla nas, e, jeżeli ktoś chce na siłę tworzyć produkty używając słów kluczowych, które zawierają trademark, jednak nie klasyfikują tego w grupie 016. To, tak jak mówię, teoretycznie jest to dozwolone, jednak jest to dość śliski temat i może spowodować w późniejszym okresie za rok, za dwa czy za pięć niemałe kłopoty. Więc, oczywiście, tutaj do tego nie namawiam. Jeżeli sobie przejdziemy na rynek niemiecki, to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Miałem dla Was przygotowane przynajmniej ze dwa przykłady: FC Bayern. Jak sobie wpiszemy, to zobaczcie, jak to wygląda. Okej, okay. marken, tutaj widzimy 61 znaków towarowych. Tu widzimy, że niektóre są, e, tak jak tutaj, już nieżyjące, nieprzedłużone. Natomiast tu już mamy kolejne, kolejny znak towarowy, już zarejestrowany. Jest aktualny jak najbardziej. Kolejne, grupa 16, oczywiście, jakby to jest jedna z najbardziej znanych marek na świecie. Więc nic dziwnego, że tutaj wiele, wiele kategorii ma tutaj przypisanych wiele grup. I oczywiście ta wyszukiwarka nam to tutaj pokazuje, ale jak się cofniemy, to jeszcze możemy dać taki mały przykład, ale też bardzo ciekawy. Superstar Malbuch, tak? czyli kolorowanka z super gwiazdami. Zobaczmy sobie, czy taka fraza jest trademarkiem na rynku niemieckim. Tu widzimy, że nie ma żadnych trademarków. Teoretycznie możemy użyć takiego sformułowania, takiego tytułu w naszym produkcie. Jak zobaczymy sobie na rynku niemieckim superstar Mal Malbuch jest 112 takich produktów jednak czy one są zgodne z wytycznymi Amazona to już zostawcie komentarz co o tym sądzicie. Jestem bardzo ciekawy. Natomiast ja to widzę w ten sposób, że absolutnie tego typu produkty nie powinny się tutaj znajdować na Amazonie i tylko kwestią czasu, kiedy Amazon zablokuje tego typu produkty. Tutaj mamy jeszcze coś innego, czyli wykorzystane Prawo do wizerunku najsłowniejszych piłkarzy. Oczywiście domyślam się, że ci tutaj autorzy nie posiadają tych praw autorskich, tych praw do wizerunku tych piłkarzy, ponieważ to kosztowałoby pewnie miliony euro czy dolarów. Więc jest to kolejne naruszenie, niestety dość popularne na różnych rynkach. Pomimo, że widzimy takie produkty, to nie twórzmy tego typu treści. Naprawdę jest wiele możliwości na zarabianie, tworząc w 100% legalne produkty. Nie powielajmy tych błędów tych autorów, pomimo tego, że te produkty jakiś czas się sprzedają. Zostawcie krótki komentarz. Dajcie łapkę w górę, jeżeli podobają Wam się takie treści i do zobaczenia wkrótce. Cześć.